Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym wyzwaniu szkicowaniu. To już będzie 43. wyzwanie szkicowanie. Ja biorę sobie nowy arkusz. No i co, zaczynamy. Mamy tutaj takiego pana, który się schyla. I ja tutaj podobnie podejdę do tematu, tak jak do tej kobiety. To znaczy najpierw chcę sobie wyznaczyć jakiś taki kontur, żeby mi łatwiej było po prostu to narysować. I ja tutaj łączę sobie te zewnętrzne linie i wychodzi mi, tak jak widzicie, taki kształt. On jest mniej więcej taki półokrąg. Tutaj mniejszy łuk i tutaj bardziej taki pionowy, tak? Także coś takiego będę chciała też tutaj teraz zrobić. No więc zaczynamy. Jeszcze raz, tutaj widzę, że ten łuk, on tu będzie taki bardziej płaski, no ale to będzie taki półokrąg. Tu będzie taki prawie, no praktycznie pion. I tutaj widać, że od pewnego momentu, prawda, tutaj taki to już będzie delikatniejszy łuk. To jest mój sposób, wy możecie po swojemu podejść do tego tematu, także oczywiście nie musicie się tym sugerować, to co ja robię. Tak około 3 razy, niecałe 3 będzie się mieścić, widzicie tutaj od palca do pośladka ta odległość, raz, dwa, 3, coś takiego. Czyli tu będzie pośladek, dół pośladka. Jako, że teraz się dzieje, jeżeli oglądacie to w momencie, czyli pod koniec lutego, początek marca 2022, to wiecie, że w Ukrainie sytuacja jest trudna, no więc zamieszczam link do zbiórki na pomoc właśnie dla Ukraińców. Zamieszczam w opisie, więc jeżeli ktoś z Was chce pomóc, to tam macie link do oficjalnej takiej zbiórki, która realnie może coś właśnie wnieść, tak? Bo teraz to też pamiętajcie, żeby uważać, bo będą ludzie na pewno tacy, którzy będą chcieli zarobić na krzywdzie ludzkiej i to już pokazały stacje benzynowe niektóre, także uważajcie, lepiej brać udział w oficjalnych zbiórkach, aniżeli w jakichś takich podejrzanych, a to jest oficjalna zbiórka, także tak jak mówię, link macie w opisie. To jest oś ręki. Ona właśnie najpierw jest taka, potem jest troszkę bardziej pionowa. Tak, to pod kątem, a potem pion. Najpierw taką zewnętrzną krawędź sobie wyznaczam. Tutaj gdzieś będzie to kolano. Patrzę na jakich mniej więcej, wiecie, że tutaj tego, że tak powiem, muła narysowałam i też trochę tej ręki będzie widoczna. Także tutaj patrzę po prostu na różne, prawda, aspekty. I no i tak. Tak to powoli się rysuje. Tutaj właśnie jest, prawda, mocne wybicie i tutaj dobrze to udo, tą dolną krawędź uda wyznaczyłam. Tutaj o więcej takiego widzicie, taki kształt fali. Ta oś będzie pod takim kątem. Tutaj też warto zwrócić uwagę na ten kształt, czyli na negatyw.
Trochę za daleko chyba tutaj wyznaczyłam sobie albo rękę, albo tutaj tą część. No nic, no to kurczę, bo tutaj już dobrze to narysowałam. Tą rękę chyba przesunę bardziej na prawo, bo ona tutaj po prostu nie do końca się dobrze zgrywa z tym, co do tej pory zrobiłam. No bo ta łydka nie może być taka szeroka. Teraz może tutaj właśnie zacznę od tej dłoni, będzie prościej. Patrzę tutaj na te odległości. Mniej więcej staram się właśnie je dobrze rozrysować. Myślę, że tutaj mój błąd był taki, że właśnie powinnam od dołu zacząć, a nie od góry, ale już się zgadza. Czyli tutaj ta góra jest już dobrze. Teraz tak, tam trochę widzimy tej stopy. Ona tutaj się kończy mniej więcej jak nadgarstek się zaczyna. Trochę można tu zaznaczyć już cieni własnych. Okej, okay, i teraz tutaj jeszcze nam została głowa. Także tak, widzimy, że tutaj od tego miejsca, gdzie pacha jest, to możemy sobie taki łuk narysować i też zwrócić uwagę na to, ile tutaj tej ręki widzimy jeszcze. Także ja myślę, że to spokojnie mogłoby być coś takiego. I potem tutaj, prawda, ta broda idzie nam taki łuk na twarz. I zarysowujemy sobie, no właśnie, kształt tej głowy. Ucho. Włosy. Okej, okay. I tutaj jeszcze oczywiście właśnie tu zapomniałam o tym obszarze, no bo tutaj mamy różne, prawda, zagięcia tego ciała.
Tu będzie cień. Także ja tutaj tak sobie lekko pozaznaczam takie główne miejsca, gdzie będzie się cień tworzyć, ale teraz to wszystko znowu jest takie jednolite, także przechodzę do takiego mocniejszego wyznaczenia linii. Też zwracam uwagę, jakie są niuanse, jeżeli chodzi o te krawędzie, żeby to nie było tak, że te linie są takie bardzo płynne wszystkie i wszystko jest takie, wiecie, faliste, ale w taki sposób, że te krawędzie są takie. To właśnie trzeba czasami tam zwrócić uwagę, czy te krawędzie nie są takie właśnie w niektórych miejscach może trochę bardziej płaskie. No nie? Także tutaj na takie tego typu niuanse też zwracajcie uwagę. No dobra, i tutaj, aha, jeszcze te zagięcia. Dobra. Możemy sobie trochę tutaj pocieniować. Albo, dobra, w sumie tak kreska przy kresce. Można trochę tak, trochę tak. Okej, okay, tutaj też pamiętajcie, że właśnie szkic to po prostu takie najważniejsze kwestie sobie tutaj staramy się ogarnąć. Ja w tym wypadku chciałam pokazać taką trójwymiarowość przez to, że właśnie te uda są takie, te udo i tutaj ta część jest taka ciemna.
prawda? I dzięki temu nam się wybija ta ręka na wierzch. Dobra, też nie ma co tak dużo tego sobie rysować. Możemy jeszcze na przykład lekko, bo to zawsze fajnie wygląda, bo on na razie tak sobie trochę wisi w powietrzu. Trochę można tutaj dodać, prawda, tego aspektu, że on po prostu stoi, tak? I żeby tutaj trochę, o właśnie, tego cienia pokazać, który tutaj nam się tworzy. Także no, słuchajcie, mamy tutaj kolejny szkic, który ma numer 43. 43 i to będzie mężczyzna. I to będzie dzień jaki? 25. 02 2 0 2 2. Także moi drodzy, tak to wygląda. Oczywiście, jeżeli chcecie pokazać swoją wersję szkicu, to zapraszam Was na grupę Rysuj Maluj, gdzie będzie zdjęcie tego szkicu i pod tym zdjęciem możecie właśnie publikować swoje efekty, swoje, prawda, tutaj wariacje na temat tego pana. Także zapraszam Was na grupę Rysuj Maluj. Przypominam o zbiórce w opisie. Tam macie link. No i co? Na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam i do zobaczenia. Cześć!